No to już witam oficjalnie wszystkich. Dziękuję za liczne przybycie. Tematem dzisiejszego spotkania będzie katastrofa smoleńska w polskich mediach. Naszymi prelegentami będzie pani Ewa Stankiewicz, Solidarność Obywatelska. Oraz Roberto Skierz-Łowicz, wprost, czy jeszcze nie? Drobne sprostowanie, jeszcze nie wprost, jeszcze formalnie jestem z Wiką, ale oczywiście jednym argumentem wprost. Zanim przejdziemy do spotkania, zapraszam wszystkich na krótki wstęp filmowy. Zdańskiego tu polewano kilkadziesiąt sekund przed katastrofą. To są słowa, do których udało nam się dotrzeć nieoficjalnie, od fragmenty stenogramu, do których dotarła TVN24, do których dotarła TVN24. To są słowa, do których dotarła TVN24. To są słowa nieoficjalnie, to są słowa... Jak nie wyląduje, to mnie zabiją. Nie wylądujemy, to mnie zabije. Jak nie wyląduję, to mnie zabiją. Jak wyląduję? Jak nie wyląduję? Jak nie wyląduję, to mnie zabije, to mnie. O, jeżeli nie wyląduję, kiedy wylądujemy, to mnie zabija, bądź zabiją. To co? Nie wyląduję. Jak nie wyląduję, to mnie zabije, to mnie. Więc tak, może na wstępie poprosiłbym naszych gości o przedstawienie się, przedstawienie swojego dorobku, kariery, skąd są, czym się zajmowali, kim są z wykształcenia i jak się już tak bliżej poznamy, to przejdziemy do dyskusji. Panie Jerzy, oddaję. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz, urodziłam się we Wrocławiu. Obroniłam się na polonistyce we Wrocławiu, potem studiowałam na reżyserii w łódzkiej filmówce i byłam dziennikarzem, wolnym strzelcem. Przeszłam przez różne redakcje, przez redakcje reportaży w pierwszym, w drugim programie TVP, przez TVN w pierwszych miesiącach działania, redakcje reportaży jeszcze zanim były w ogóle zanim powstały te wszystkie misje, te wszystkie programy, które emitowały reportaże. Jeszcze na samym początku oni mieli taką komórkę, która upychała te reportaże pomiędzy programami. I w tej chwili od lat właściwie nigdzie nie jestem, nie współpracuję na stałe z żadną redakcją. Robię po prostu filmy dokumentalne i albo się je uda gdzieś umieścić, albo nie. Czasem się udaje, czasem nie. To tyle ja. Dziękuję bardzo. Piotr Śmigłowicz. W ogóle jestem, to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę z panią Ewą Stankiewicz debatować, bo myślę, że mój dorobek nie można, mojego dorobku nie można porównywać z jej dorobkiem. Ja jestem zwykłym dziennikarzem. Urodziłem się w Warszawie, z wykształcenia jestem biologiem, ale właściwie od początku kariery zawodowej, pracy zawodowej jestem dziennikarzem. Pracowałem w różnych redakcjach, w życiu Warszawy, w Papie, w życiu z Kropką, w Rzeczpospolitej. Teraz w Newsweeku, no i oczywiście przychodzę do Wprostu. Dorobek mam więc skromny, jeszcze dodatkowo dwie książki, w których jestem współautorem, więc tak naprawdę nie jest to taki dorobek jak pani Ewa Stankiewicz, którą bardzo cenię jako reżyserkę i tyle o mnie. Dobrze, to może przejdziemy już do dyskusji. Przez ostatnie dwa lata dużo się w mediach pojawiło różnych informacji na temat katastrofy smoleńskiej. Pani Ewa założyła Stowarzyszenie Solidarność 2010. To był wyraz protestu przeciwko temu,
co rząd robił z tą katastrofą. I wczoraj się odbył drugi już marsz w obronie wolnych mediów. Więc i Solidarni też byli współorganizatorem tego marszu. Więc jak pani ocenia, może te pierwsze chwile, co spowodowało, że pani postanowiła zbuntować się i samodzielnie na ulicy wspólnie z innymi ludźmi działać, znaczy domagać się prawdy o katastrofie smoleńskiej. Czyli co było takiego znaczącego, kluczowego, co spowodowało pani taką reakcję i takie działanie? Przede wszystkim moim zdaniem, nie chcę tutaj jakichś używać mocnych słów, ale skandaliczne zachowanie polskiego rządu tuż po katastrofie. Bardzo wiele tych ruchów polskiego rządu, to, że one są złe, że one nas prowadzą donikąd, już było wiadomo o tym bardzo wcześnie. To znaczy o tym, że zgoda na taką podstawę prawną, a nie inną, przez polski rząd wyrażona, będzie się mściła i tak naprawdę uniemożliwi rzetelne śledztwo. To było wiadomo już kilka dni po katastrofie tak naprawdę, kilkanaście dni po katastrofie i o tym również ludzie mówili na krakowskim przedmieściu. Ludzie, którzy podawali przykład, że jest umowa z 93 roku dotycząca lotów wojskowych i która dawałaby nam znacznie lepszą pozycję negocjacyjną. I o tym mówili prości ludzie na ulicy i to mówili kilkanaście dni po katastrofie. Dzisiaj, kiedy większość ludzi o tym mówi, mamy 2 lata po katastrofie, ale już mleko się rozlało, tak? To znaczy już nie możemy się odwołać ani od tego raportu Maku, już w świat poszła ta wersja rosyjska, polski rząd nie może z tym nic zrobić, to jakby już o tym wiadomo. Natomiast to było wiadomo kilkanaście dni po katastrofie i to, że rok po katastrofie, w rocznicę po katastrofie, ja nie znajdując innej formy wyrazu, która mogłaby być odpowiednia do powagi sytuacji, zdecydowałam się na to, żeby na krakowskim przedmieściu wyrazić swój protest, bardzo skromny z jednej strony, w postaci jednego namiotu, a z drugiej strony bardzo jestem wdzięczna, tutaj część ludzi jest obecna, która dołączyła się do tego protestu i dzięki nim tak naprawdę ten protest trwa do dzisiaj. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to. To jednak miało to jakiś, ma to jakiś sens, przynajmniej jeśli nie zmienimy rzeczywistości, to przynajmniej we własnym sumieniu będziemy mogli powiedzieć, że przynajmniej coś próbowaliśmy zrobić, że nie byliśmy bierni, bezczynni, że nie uczestniczyliśmy biernie w czymś, co nas oburza. Stąd ten protest i ja się cieszę, że w tym uczestniczam, że zrobiłam coś, i cieszę się, że również znaleźli się ludzie, z którymi mogłam to wspólnie zrobić. Właśnie, bo generalnie media są po to, żeby kontrolować, patrzeć na ręce władzy, rzetelnie przekazywać informacje. Pierwszą wersją, jaka pojawiła się wyjaśniająca katastrofę smoleńską, to była podana najprawdopodobniej przez ministra spraw zagranicznych, że był to błąd pilotów. Jakoś nikt nie zareagował w mediach na ten, moim zdaniem, duży błąd dyplomatyczny, ponieważ nawet samo śledztwo się nie rozpoczęło i tu pytanie do pana redaktora, czy według pana powinna być ta reakcja, albo może pan uważa, że była ta reakcja, bo może pan ocenia, że to jednak było dobre, takie posunięcie naszego
ministra spraw zagranicznych, jakby patrzeć. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałem w ogóle podziękować za zaproszenie, bo bardzo sobie to cenię, bo uważam, że nawet jeżeli się różnimy w jakichś ocenach, poglądach, opiniach, to zawsze jest lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać, więc naprawdę jest to bardzo cenna inicjatywa. Co do, chciałbym jeszcze dwa słowa polemiki z panią Ewą Stankiewicz, zanim będę odpowiadał na pana pytanie konkretnie. Otóż ja uważam, że oczywiście każdy protest moralny jest godny pochwały i jest na pewno wymaga bardzo pozytywnej oceny. I tak samo uważam, że ten protest pani Ewy, który pani Ewa rozkręciła, jest zorganizowany z najwyższych pobudek i w związku z tym jak najbardziej godny pochwały. Natomiast oczywiście nie można abstrahować od faktów, które mają miejsce. To znaczy dobrze, że wszyscy nie mają takiego samego poglądu w społeczeństwie i nie ma jedności moralno-politycznej i głoszą wszyscy tych samych poglądów, to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast trzeba się tak jakoś odwoływać do faktów. Odwoływanie się do faktów polega na tym, że nie jest prawdą, że wybór umowy z 1993 roku byłby na pewno lepszy niż wybór konwencji załącznika 13 do konwencji chicagowskiej. Załącznik 13 do konwencji chicagowskiej dawał polskiej stronie pewne instrumenty, przede wszystkim właśnie instrument możliwość prowadzenia własnego śledztwa, niezależnie od tego, co robiła strona rosyjska, do domagania się zgodnie z jakimiś ogólnymi zapisami tego załącznika, określonych dokumentów i określonych materiałów od strony rosyjskiej. To w większym lub mniejszym stopniu się udało. Ja mam wrażenie, że na szczęście w większym przynajmniej, jeśli chodzi o istotę katastrofy, pozyskać dokumenty, materiały ze strony rosyjskiej. Więcej się udało niż nie udało. Oczywiście nie wszystko się udało, czy wiele się nie udało. Natomiast jeśli chodzi o zasadnicze elementy, które pozwalają wyjaśnić przyczyny katastrofy, na szczęście się udało, tak jak na przykład stenogram, prawda, zapis czarnej skrzynki i tak dalej. Natomiast załącznik 13, umowa z 1993 roku to była umowa wojskowa, która od dawna była martwa, nie miała żadnych aktów wykonawczych. Jej użycie powodowałoby, obawiam się, jeszcze gorsze konsekwencje. Znaczy Rosjanie by dali nam jeszcze mniej niż dali nam przy konwencji chicagowskiej, ponieważ nie było żadnych instrumentów prawnych, żeby się tego od nich domagać. Akty wykonawcze trzeba by tej umowy dopiero dopotowywać. Co w tamtej sytuacji wiadomo byłoby trudne i na pewno nie można by zakładać zabiegać. A co to znaczy jeszcze mniej, bo pan powiedział, że dostaliśmy dużo. Więc to znaczy jeszcze mniej, to znaczy, że dostaliśmy mało czy dużo? No moglibyśmy nie dostać w ogóle czarnych skrzynek. Ale dostaliśmy. Nie mogliśmy zapisów czarnych skrzynek, moglibyśmy nie dostać. Ale byśmy nie dostali czarnych skrzynek. Ale dostaliśmy zapis. Nie, dostaliśmy stenogramy. Kopię dostali. Nie, przegraliśmy sobie zapis czarnych skrzynki. Mogli nam Rosjanie nie oddać naszego. Z pierwszego roku prawa wierzy, ale ja pani nie przerywałem, jak pani. Ale właśnie chciałam pana prosić o jedną rzecz. Jeśli pan się zgodzi na to, żebyśmy mogli rzeczywiście, ponieważ pan bardzo dużo moim zdaniem nieprawdziwych informacji podał. Ja chciałabym się do tego odnieść, jeśli pan pozwoli, oczywiście pytam o to teraz, czy możemy rozmawiać w takiej konwencji, żeby móc reagować. Nie, to zależy od prowadzącego, moim zdaniem cywilizowane zasady rozmowy polegają na tym, że... Właśnie nie zgadza, to dobrze, to ja będę notować się. Dobrze, jeśli to znaczy... To tak będzie lepiej, dobrze. Także tutaj to jeśli chodzi o konwencję o wybór załącznika 13. Pojawiały się też argumenty. Ja oczywiście nie twierdzę, że rząd zrobił wszystko dobrze i zrobił wszystko jak najlepiej. Popełnił bardzo dużo błędów. Natomiast akurat wybór tej metody wyjaśnienia był najbardziej optymalny, bo oczywiście była też możliwość pójścia na wojnę z Rosjanami w tym określonym momencie. Co oznaczałoby być może, chociaż to nie jest przesądzone, może oczywiście premier Tusk się mieli, ale to co on mówił kiedyś w czasie debaty sejmowej na temat Smoleńska, że albo mamy wojnę i nie mamy żadnych informacji, albo nie mamy wojny i mamy chociaż trochę jakichś informacji. I to był taki dylemat. Oczywiście byli tacy, którzy są zainteresowani tym, że nie było żadnych informacji, bo wtedy można kolportować każdą teorię opartą i opartą na faktach w ogóle wymyśloną. Jak są jakieś konkretne informacje, konkretne dane, to niestety trzeba się na nich odnieść. Więc są tacy, którym zależy, żeby takich informacji nie było. Czyli mamy te informacje, czy nie mamy? Wiele informacji mamy. Moim zdaniem mamy na tyle informacji, żeby powiedzieć z
pewnością na 95% jaki był powód i przyczyny katastrofy. 5% nie znamy oczywiście, ale to jest, nie jest aż tak istotne. Jeszcze chciałbym zadać na pewne pytanie. Nie wiem, czy ja nie pamiętam jakiegoś opinii ex cathedra wygłoszonej przez ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego, że to była wina pilotów. To była rozmowa, jak rozumiem, z Jarosławem Kaczyńskim przez telefon pierwszy na gorąco, że wiadomo, że się zawsze mówi, no najprawdopodobniej wina pilotów, najprawdopodobniej obalna, coś tam. Natomiast to była taka rozmowa na gorąco, oficjalnie nikt o przyczynach katastrofy nie wypowiadał, tak samo mówił minister spraw zagranicznych. Z tego co pamiętam, więc nie można mu z tego powodu czynić zarzutów. Oczywiście, jak coś się dzieje, to mamy jakiś zasób informacji, z których na podstawie przesłanek z tych informacji możemy wyciągać jakieś wnioski i stwierdzać, co najprawdopodobniej się stało. To oczywiście nie przesądza, że tak na pewno było, ale musimy jakieś wstępne założenie założyć. I tutaj wstępne założenie, jeżeli nie było, piloci nie zgłaszali kontrolerom awarii, jeżeli lądowali w czasie mgły, kiedy nie było warunków do lądowania, kiedy kontrolerzy w pewnym momencie nie mogli z nimi nawiązać kontaktu, to oczywiście pierwszy wniosek jakiś no, że był błąd pilotu, prawda? Bo lądowanie wygląda jest założenie było takim błędem. Ale oczywiście nikt tego nie przesądza. Ja nie pamiętam, żeby ktoś to przesądzał, dlatego nie możemy chyba tak tego tutaj nie mówić, jak pan powiedział, że to minister coś przesądza. Ale czy ja mogę zadać panu pytanie? I na zasadzie poproszę o konkretne, krótkie odpowiedzi, dobrze? Czyli tak. Wiemy, powiedział pan, że konwencja chicagowska jest lepsza od umowy z 93 roku, ponieważ dawała nam przynajmniej coś, tak? Możliwość własnego śledztwa. Natomiast umowa z 93 roku Nie, no ja precyzuję. Konwencja chicagowska pozwoliła na przykład polskiej stronie przedstawić oficjalne stanowisko do raportu MAC-u. To MAC musiał, nawet jakby nie chciał, to stanowisko załączyć. Co się stało? Kto jest dysponentem śledztwa? Dysponentem są Rosjanie, ale na całym świecie jest tak, że jeżeli jest jakaś katastrofa jakiegoś samolotu, to dysponentem to jest kraj, gdzie się zdarzy na stronę. Nieprawda, to jest kłamstwo. Na całym świecie jest tak. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Wszystkie katastrofy lotnicze, które na świecie się działy, widział pan, nie wiem, właścicielem samolotu jest Polska. Zginęli polscy obywatele. I gdyby to było na uczciwych warunkach, w cywilizowanym świecie, to Rosjanie by nawet nie dotknęli tego wraku, tylko otoczyliby teren i pozwolili polskim służbom, po pierwsze, przeszukać teren, po drugie zabrać swoją własność, to była własność Polski, własność z danymi wrażliwymi, czyli z laptopami, z telefonami komórkowymi, z kodami natowskimi, nie mówiąc już o ciałach i o sekcji zwłok polskiego prezydenta i o ciałach Polaków, polskich VIP-ów. I w cywilizowanym świecie w ten sposób to by się działo. Konwencja, umowa z 93 roku, która dotyczy lotów wojskowych, a to był lot wojskowy, jak pan zapewne wie, a konwencja chicagowska dotyczy lotów cywilnych, czyli została przyjęta wbrew prawu, zamknęła nam możliwość do, po pierwsze, dysponowania, do dostępu do najważniejszej rzeczy, czyli do dowodów, do kluczowych dowodów, czyli do rzetelnego śledztwa. Uniemożliwiła nam prowadzenie rzetelnego śledztwa. Właśnie ta konwencja chicagowska, 13 załącznik do konwencji chicagowskiej, ponieważ dysponentem śledztwa jest Rosja i my w tej sytuacji nie możemy nic. My w tej sytuacji po 2 latach nie mamy dostępu do wraku samolotu, do czarnych skrzynek, do kluczowych dowodów. I w tej sytuacji to jest punkt wyjścia do naszej rozmowy, bo ja w związku z tym chciałam pana zapytać, ponieważ nie mamy dostępu do kluczowych dowodów, nie możemy w związku z czym, i to nie jest teoria, tylko to jest po prostu zasada. Pierwszy student pierwszego roku prawa panu powie, że nie ma śledztwa bez dostępu do dowodów.
że dowodem jest, są czarne skrzynki, natomiast kopie czarnych skrzynek to już jest lipa, a stenogramy to już może pan sobie wyrzucić do kosza. Bez dostępu do wlaku, student pierwszego roku prawa. To nie trzeba żadnego ministra do tego. Dobrze, ale nie sprawia się to do faktów. No jest oczywistą rzeczą, to konwencja dźwiękowska nakłada taką zasadę, że śledztwo w sprawie katastrofy samolotu prowadzi kraj, na którego terenie katastrofy zdarzyła. Czyli błędem było przyjęcie tej konwencji. Tak, ale... Ale tak czy nie? Nie, nie było błędem, ponieważ... Przyjęcie konwencji, która oddawała w dyspozycję śledztwo Rosja, nie jest... Umowa z 93 roku, tak jak ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Nie, uważam, nie, ale ja zadam pana pytanie. Nie chciałbym przesądzać, że to był błąd, ale... Ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czy przyjęcie takiej umowy, która oddawała śledztwo w dyspozycję Rosji, było błędem czy trafnym wyborem? Moim zdaniem wybór konwencji chicagowskiej w tym przypadku był trafnym wyborem. Czyli uważa pan, że trafnym wyborem było oddanie śledztwa w dyspozycję Rosji, tak? To nie, no bo nie, nie, to wy przed chwilą się do tego zdjęliśmy. Ale to się wydało pewne instrumenty dostępu do dowodu. No nie mówi pan nieprawdę, że strona polska nie miała dostępu do dowodu. Strona polska jak najbardziej miała dostępu do dowodu. To dzisiaj nie ma dostępu do dowodu. Miała dostęp do wszystkich dowodów. Nieprawda. Kopie, no proszę mnie przerywać. Ale ja mówię o kopiach. Ja mówię o dowodach. Ja mówię o dowodach. Po pierwsze jest wszystkie kopie czarnych skrzynek zostały zrobione w obecności polskiej strony. Ale kopie nie są dowodami. Ja mówię o dowodach. Upromocnione przez polską stronę, przez polskich prokuratorów. To drugie, wrak został przebadany na terenie rosyjskim przez polskich ekspertów. Po trzecie, część dowodów, na przykład rejestrator ATM Polski został przekazany od razu Polakom, bo był częścią dodatkową wyposażenia. Jest on od początku w rękach polskich, a mówiła pani o ciałach, no ciała są nie wiadomo. Zostały przekazane też w miarę szybko Polakom oczywiście, nie chcę dyskutować. Wiem, że nie są wiarygodne, no ale musimy tutaj widzieć kontekst całej sprawy. Dramatyczny wypadek, prawda, czas, który miał upłynąć, czas na czekanie na pogrzeb. Oczywiście gdyby można było czekać kolejne 3 miesiące, pewnie te sekcje byłyby może lepiej udane. Znamy też, ja nie chcę bronić Rosji, wiadomo, jest to kraj bałaganu, chaosu. Pan w tej chwili daje opinię, że to jest kraj bałaganu chaosu. Zaczął pan od tego, że chciałby pan się odnieść do faktów, więc ja chcę z panem wspólnie odnieść się do faktów. Powtarzam, przyjęcie umowy 93 roku mogłoby być gorszym rozwiązaniem, ponieważ umowa nie miała żadnych aktów wykonawczych i nie byłoby żadnych instrumentów, żeby od Rosjan cokolwiek. Byłby na papierze, że my wspólnie... Ale nie, to pan znowu dywaguje, bo ja chcę się odnieść do faktów. To śledztwo, nie, proszę, to byłoby to u nich robione. Proszę pana, odnieśmy się do faktów. Ja o nic innego nie proszę. Zgodziliśmy się co do tego, że konwencja chicagowska oddała w dyspozycję śledztwo Rosjanom. Umowa z 93 roku nie oddawała, stawiała na równi oba państwa. Pan twierdzi, pomimo tego, że zgodziliśmy się co do tego, że przyjęcie konwencji chicagowskiej było trafne, ponieważ w przeciwnym razie moglibyśmy nie dostać nic, a tak to przynajmniej dostaliśmy coś. Wprawdzie nie były to dowody, bo co do tego się zgodziliśmy, że czarne skrzynki są dowodem, ale kopie już nie, więc nie dostaliśmy dowodów, nie mamy dostępu. To są uprawomocnione kopie. Ale to nie są dowody. Nie, to nie są dowody, proszę pana. Kopie czarnych skrzynek nie są dowody. Do dzisiaj nie mamy dostępu do wraku, który jest niszczony. Zgodnie z polskim prawem, co powiedział prokurator generalny, te uprawomocnione kopie mogą być dowodem w polskim postępowaniu. Ja tylko opieram się na tym, co powiedział prokurator generalny. To, że kolejny kluczowy dowód wrak, który widział pan, jak był niszczony. Widziałem jedną scenę, kiedy w filmie pani Anity Gargas, kiedy jakiś techniczny pracownik wybijał szyby w części jednej ze ścian. Przecinał przewody, tak? Przecinał przewody, przecinał przewody, tak? No. Ale widział pan to czy nie? Widziałem tą scenę. Czyli, tak, ale co, że wybijał szyby? Ale uważam, że... Ale ja chciałam zapytać, wyciągnięcie z tego wniosku o niszczeniu, masowym niszczeniu wraków jest nadużyciem. Znaczy widząc pan,
Szumowicz teraz mówi coś takiego. Widziałem, jak wybijano szyby, jak przecinano przewody, ale na podstawie tego wyciąganie wniosku, że niszczono wrak, to jest co? Nie, uważam, że jest nadużyciem, jest wyciąganie wniosku, to jest masowe niszczenie wraku. Wiadomo, że przy transportowaniu pewnych części, jeżeli grozi wypadnięcie szyb na przykład i uszkodzenie czegoś od czegoś, trzeba te szyby wymienić na przykład. Może to jest takie rozumienie. Były polskie uwagi do raportu MAK-u, którym było wiele tam tych uwag i słusznych w większości, ale nie było tam próbów zarzutu o niszczeniu wraków, niszczeniu dowodu, bo widocznie polska strona uznała, że nie ma takiej postawy, żeby taki zarzut postawić. To, co było przedstawione w filmie pani Tygarka, to po prostu propagandowy kombuk. No, ale ja bardzo nie chciałabym pana oceniać. Tylko że jestem bezradna wobec tego, że pan mówi tak, widziałem jak wybijano szyby, jak przecinano przewody. Ale na tej podstawie nie mogę powiedzieć, że o niszczeniu wraku, bo to byłoby nadużyciem. Więc ja nawet nie mogę, jak mam się trzymać faktów w rozmowie z panem. No, że to był niszczony wrak, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ale nie, jeszcze ja chciałam pociągnąć tak. Proszę pana, więc co? Był niszczony czy nie był niszczony? Bo przed chwilą pan mówił, że nie był niszczony. A teraz pan powiedział, może był niszczony, ale nie ma znaczenia. Ale nie wiem, czy to było... Nie uważam tego za istotne i nie uważam tego za ważne z punktu widzenia oceny przebiegu katastrofy i tyle. Ja bym prosiła o poważną rozmowę, bo pan teraz powiedział zupełnie sprzeczną rzecz niż 14 sekund temu. 14 sekund temu pan powiedział, że nie był niszczony, to było na nie, ale ja chciałabym z panem się trzymać faktów. Widziałem scenę, że wybijano szyby. Nawet nie pamiętam sceny. Czy był niszczony, czy nie był niszczony? Według pana, ja chciałabym się dowiedzieć od pana. Według pana, był niszczony, ja, czy nie? To pani zdaniem znaczy dane niszczenie. Jeżeli będziemy taką dyskusję prowadzić, taką tontologiczną, jeżeli pani chce. Co to znaczy niszczenie? I pani mi da definicję filozoficzną niszczenia. Dam panu definicję. W normalnym kraju, gdyby to nie była Rosja, która, jak pan wie, współcześnie dokonuje zamachów terrorystycznych na własnych obywatelach, eksterminuje Czeczenów, wysadza budynki z własnymi obywatelami. Ma, owszem, ma. Owszem, bardzo dużo ma i zaraz o tym powiemy. Ale dobrze, to pan. Ja chcę rozmawiać o katastrofie smoleńskiej. Ja też. A w ogóle to mieliśmy rozmawiać o redakcji medialnej, a nie o... Katastrofie smoleńskiej. Ale pan się denerwuje, że teraz rozmawiamy o... Nie denerwuję się, bo ja mam rację, a nie pani. Proszę pana, w normalnym kraju wrak, który jest dowodem w tak ważnym śledztwie, śledztwie, które ma wyjaśnić śmierć prezydenta państwa, europejskiego państwa, na ten wrak puchają, dmuchają, pieczołowicie go rekonstruują. Każdy najmniejszy drobiazg jest ważny, nie wolno dotknąć nawet najmniejszego kawałka, dlatego że on ma znaczenie. Co to znaczy niszczenie wraku? W czasie transportu można zagrozić komuś niebezpiecznymi częściami, to jestem przekonany, że je... Ale jakiego transportu? Kto to chciał nie żadne zniszczenie. Ale bo to transportowane na miejsce, to mnie trafia być... Ja może się wtrącę, bo my byliśmy świadkami wielu wypowiedzi pani Ewy Kopacz, która nas zapewniała, że każdy kawałek, każdy metr po metrze był sprawdzany i wszystko było zbierane, co się okazało kłamstwem. Następnie bardzo dziękowała za wspólne... Było kłamstwem i co z tego? To z tego... Jaki to ma wpływ na badanie przebiegu katastrofy? Ja chciałem właśnie zadać pytanie, tak? Jeżeli minister zdrowia kłamie w takiej podstawowej rzeczy, całe kłamie, tylko był prowadzony w błąd. Jeżeli pan mówi, że co będzie, z tego, to pan nas obraża. Ale będzie czas na pytanie. Proszę pana, chodźmy. Wie pan, jaka jest tajemnica kłamstwa? Świadome mówienie nieprawdy. Pani minister Kopacz została być może, nie wiem, może kłamała, ale być może jest możliwość też taka, że została wprowadzona w błąd. Nie moją rzeczą jest przesądzanie, czy ona kłamała, czy
chciałem pytanie zadać. Jeżeli się mija z prawdą, albo została wprowadzona w błąd, ale z pełną świadomością wypowiada te słowa, to jaką ja mam pewność jako obywatel, jak to pan ocenia, że w kolejnych, następnych ważnych rzeczach w sprawie katastrofy smoleńskiej rząd będzie, nie będzie wprowadzany w błąd? Taką ma pani pewność, to ma pan pewność, że mając określone informacje o tej katastrofie, każdy może sobie wyciągnąć wnioski, jakie może wyciągnąć i zdobyć wiedzę na temat przebiegu tej katastrofy. Rząd nie ma nic do rzeczy, to rząd mówił w tym. Katastrofa jest badana przez różnego rodzaju ekspertów, polskich i też przez MAK oraz stronę polską. To są eksperci, rząd tu nie ma niewiele do rzeczy. Są określone parametry, określony przebieg lotu, określone zapisy, których nikt nie podważa, stanek skrzynek. Określone zdarzenia, które miały miejsce, określone fakty, złamana brzoza, złamane skrzydło, lądowanie we mgle, poniżej dopuszczonej możliwości. Są przesłanki, z którego można wyciągnąć określone wnioski co do przebiegu katastrofy. Ja nie twierdzę, że wszystko było ok i uważam, że rzeczywiście pani minister Kopacz mnie myliła się, byśmy się wolę kłamała, może zostaje wprowadzona na błąd, mówiąc o tym przekopaniu, bo potem okazywało się, że jakieś części są znajdowane. To oczywiście mówienie, że każdy metr jest przekopywany, było ze swojej strony głupotą, bo wiadomo, że 20 lat po katastrofie Kopernika znajdowano w tamtym stawku części po tej katastrofie. To znaczy, że było to części, że tutaj wszystkie części zostały... Chciałbym się od tego przekazu, tak? No, instytucją, czyli grupą, która powinna kontrolować i właśnie wyłapywać takie wprowadzanie w błąd, pani minister, i później tego rozpowszechnianie, to są media, prawda? No i ja mam wrażenie właśnie, że bardziej się dostało pani minister sportu za swoje gafy, niż pani Kopacz za swoje kłamstwa. I jakby w tych mainstreamowych mediach to się jakoś nie przybiło. Pani minister Kopacz teraz jest panią marszałek Kopacz. Nie, jakby kariera polityczna pani minister jest zupełnie co innego. To jest kwestia funkcji i wyniku wyborczego jej partii. Natomiast media, mam wrażenie, że jeżeli się pojawiały jakieś informacje, że w Smoleńsku coś znaleziono, jakieś części samolotu, czy nawet dokumenty, to media o tym informowały. I tutaj wydaje się, że akurat jeśli chodzi o tą sprawę, to nie było niezależnie od tego, jakie to były media. Czy tak pan to nazywa mainstreamowe, czy inne. Chociaż no, tak naprawdę, to, nie wiem, co znaczy mainstreamowe media. Ja może mam jeszcze pytanie do pani Ewy. Pani Ewa, pani często, raczej oficjalnie ogłaszała swoje niezadowolenie w stosunku do prowadzonego śledztwa i dosyć radykalnie artykułowała swoje jakby obiekcje. Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy tak już mocno i artykułować takie oskarżenia? Ja od początku. Bo mówię, druga strona właśnie cały czas mówi o spokoju. Nie, o tym, druga strona manipuluje i wprowadza w błąd. Natomiast ja od początku mówię to samo, co mówiłam dzień po katastrofie. Nie mamy dowodów. Dowody są w Rosji, w związku z czym nie możemy stwierdzić na 100% co było, natomiast wszelkie przesłanki i wszystkie przesłanki, racjonalne przesłanki, większość racjonalnych przesłanek każe przypuszczać, co najmniej zadawać pytanie, a w bardzo dużej mierze podejrzewać, że to był zamach. Większość przesłanek. Natomiast ja chciałabym się odnieść do tego, ponieważ... Jest przeciwne. Uważam, że właśnie, o ile nie mamy dowodów rzeczywiście 100%, bo nie mamy fizycznie wszystkich dowodów, to możemy wyciągać wnioski z 95% pewnością, a nie 100%, ale mamy ze wszystkich przesłanek, które są, możemy z 90% pewnością powiedzieć, że to nie był zamach. Dobrze, to może być punkt wyjścia. Proszę, ja tylko chciałam... Dobrze, i tak jest dobrze. Ustaliliśmy punkt wyjścia. Tak. I teraz bardzo proszę, żeby się trzymać faktów. I być może spróbujemy pójść taką drogą pozbawioną emocji, ale właśnie sprowadzając to do faktów. Jeśli pan wie,
że nie mieliśmy dostępu, nie zgodziliśmy się co do tego, że nie mamy dostępów do dowodów i opieramy się na przesłankach. Jeśli pan wie, i to było istotą poprzedniego pytania, które sprytnie pan troszeczkę ominął z boku, istotą poprzedniego pytania było zadanie panu pytania, że jeśli pan wie, że strona rosyjska, bo przypuszczam, że pan nie zakłada, że pani minister Kopacz kłamała, czyli zrozumiałam z tego, z pana reakcji... Kłamstwo z jej punktu widzenia było błędem politycznym, dlatego uważam, że nie kłamała. Czyli rozumiem z pana reakcji, że pan jest przekonany, że po prostu strona rosyjska wprowadziła polskiego ministra w błąd, tak? Czy nie? Być może tak, tak. Ale nie, no to pan, co pan uważa? Czy pan uważa, że pani minister kłamała, czy że strona rosyjska wprowadziła panią minister w błąd? Pewnie wprowadziła w błąd, tak. Dobrze, to trzymamy się faktów. Skoro pan uważa, że strona rosyjska mogła polskiego ministra w takiej sprawie wprowadzić w błąd, to czy pan nie zakłada sytuacji, że w innych sprawach ważne czynniki społeczne, ważną władzę, polskie władze również mogły zostać wprowadzone przez stronę rosyjską w błąd. Nie, ale co, że to sobie z pana prawie. Tak czy nie? Nie, no, zależy w jakiej sprawie. Nie, nie, nie. Ale to była bardzo ważna sprawa i to był minister polskiego rządu. Wie pani, co innego, kiedy jest sytuacja, kiedy jakieś rosyjscy przedstawiciele zapewniają pan minister Kopacz, że teren jest na pewno uprzątnięty, nie ma ani jednego kawałka. Co oczywiście na pierwszy rzut oka można wiedzieć, że można się zorientować, że to nie może być prawda, bo nigdy wszystkich części... Czyli kiedy pan minister Kopacz to mówiła, to już pan wiedział, że ona kłamie, czy nie? Nie wiem, bym tego nie mówił po prostu, no ale ona widocznie cytowała to, co inni ludzie mówili, ale to nie jest to, co ja nie mówię, ja nie mówię, czy to jest istotne, czy nie, ja chcę od pana konkretnych odpowiedzi, czyli jeśli pan wie, że strona rosyjska wprowadzała polskiego ministra w błąd, czy pan potrafi założyć to, że w innych sprawach strona rosyjska również mogła polskie władze wprowadzać w błąd, czy nie? Czy pan tak odrzuca tą sytuację? Tak, mogła wprowadzać błąd, jestem nawet, tutaj będę adwokatem diabła, być może wprowadzała błąd nie tylko w tej sprawie, ale również mogła wprowadzać błąd w sprawie, tutaj pani pomogę, informacji o tym, że nie zachował się zapis radaru zrędowania 154, co Rosjanie twierdzili, że to nagranie się nie zachowało, chociaż teoretycznie, żeby on takie nagranie powinno być, bo na wyposażeniu tej stacji wieży kontroli lotu powinna być rejestracja takiego, czy rejestrator takiej trasy radaru, rzekomo się zepsuł. Zakładam, że mogło tego nie być, bo Rosjanie na przykład mogli uznać, że tu ujawnienie tego by zbyt to przejrzało ich kontrolę. Ja tego nie przesądzę, ale mogło tak być. Ale co by podobnie z... Dlaczego? Ja chciałam to podobnie z przekopywaniem terenu. Wiadomo, że wszystkiego się nie wykopie, więc mówienie tego jest... Pani Kopacz powiedziała, że teren został przekopany na 100 metrów. To nie znaczy, że wszystko zostało wykopane w głąb. To nie znaczy, że wszystko zostało wykopane. Jedno z drugim się nie, że to nie musi być sprzeczne. To znaczy, mogło być przekopane na metr głąb, ale to nie musi znaczyć, że wszystko zostało zabrane. Natomiast to, że jest to, że nie ufamy stronie rosyjskiej w tych sprawach, to nie znaczy, że nie możemy jej ufać w sytuacji, kiedy mamy fizycznie rejestrator, w którym razem wspólnie strona polska i rosyjska kopiuje zapis rejestratora na nośnik Polski, robi to w towarzystwie polskiej strony, polskich prokuratorów i członków komisji, czy w sytuacji, kiedy polscy eksperci są dopuszczeni do badania braku tutorialna na lotnisku Smoleńskim, prawda? To są dwie różne sprawy. A jacy polscy eksperci, ilu polskich ekspertów i w jakim czasie badało ten wrak? To eksperci prokuratury, prokuratorzy, to jest... Ale pan... To wiemy sobie lat. Nie wiem, co to jest Smoleńskim, ale wiem to z wypowiedzi pana ministra, pana prokuratora Serwisa i prokuratorów prowadzących śledztwo. Ale czy pan zna nazwiska ekspertów, którzy badali wrak i przez jaki czas badali ten wrak? Nie znam nazwisk, nie wiem przez jakiś czas. Wiem, że to był badany na terenie lodowiska. Ale pan Serwis jednocześnie na przykład mówił, że on nie zbadał wersji Brzozy, kluczowej dla raportu Machu, dlatego że nie miał na to pieniędzy. To również twierdzi pan
pan prokurator. Wiem, czy tam z tego ostatnio przed wyjazdu, że twierdzi, że wersja z brzozu została przebadana także przez polskich ekspertów, także polscy eksperci zauważyli w brzozie fragmenty samolotu. Także nie znam relacji, której on by mówił, że wersja została przebadana. Może nie została przebadana w znaczeniu takim, że nie były robione jakieś symulacje komputerowe, ale na pewno w sensie takim bezpośrednim dowodu zostały przebadane. Ja chciałabym zadać panu pytanie. Skoro wiemy, że nie mamy dostępu do dowodów, wiemy, że strona rosyjska wprowadza stronę polską mamy w błąd. Nie, ale przed chwilą się pan zgodził ze mną, że nie mamy dostępu do dowodów, a teraz pan mówi dokładnie coś przeciwnego, więc w takich warunkach naprawdę trudno się trzymać. Mamy dostęp do dowodów 99%. Nie, nie mamy dostępu do dowodów, do podstawowych dowodów nie mamy. Nie mamy dostępu do wraku, nie mamy dostępu do czarnych skrzynek, nie mamy dostępu do rzetelnych... Mamy dostęp do czarnych skrzynek, mamy dostęp do wraku. Gdzie pan ma dostęp do czarnych skrzynek? Mamy kopię. Nie, ja mówię o czarnych skrzynkach, nie mówię o kopiach. Trzymajmy się faktów, bo pan znowu cofa nas o 15 minut wstecz. Już przed chwilą to rozmawialiśmy o tym. Ale nie bawię się w jakieś takie przekomarzanki słowne. Nie, ale tylko, ja nie przekomarzam się słownie. Staram się z panem trzymać faktów. Rozmawianie nic innego. Ale jest to zdrowym rozsądkiem. No jeżeli robi pani jakąś wizytalnioną kopię jakiegoś śledztwa, jakiegoś dowodu, to też to tego uwielbieniona kopia, może nie ma pełni praw sądowych, ale jest używana w procesie wyjaśniania jakiegoś tam przestępstwa. I tak jest, bardzo, że to może jest na prawo. Trzymać tej sprzed 15 minut, więc tak, skoro nie mamy dostępu do dowodów, skoro... Ale nie, nikt nie pani nie mówi, że nie mamy dostępu do dowodów. No przed chwilą do pan, no to może panu odtworzyć. To jest demagogia to, co pani mówi. Ale przecież odtworzymy pana, moim zdaniem, pana własne zapis, słowa. Ale zapis uwierzytelnionej kopia z rejestratora jest dowodem. Nie jest formalnie dowodem. To tak jak nie mamy 100% dowodów na istnienie czegoś tam, ale na przykład nie mamy 100% dowodów, że wirus HIV wywołuje AIDS, ale mamy przekonanie w 95%, że tak jest. Dobrze, Sankiewicz mówi coś takiego. Nie mamy 100% dowodów, że wirus HIV wywołuje AIDS, brak to znaczy, że wirus nie wywołuje AIDS. To pani Piotrze Szymiłowicz, brak jest dowodem czy nie? Jest dowodem. Od kiedy prokuratura domaga się zwrotu wraku i nie może tego uzyskać od Rosji? Domaga się zwrotu wraku. Od kiedy? Czyli mamy dostęp do wraku, czy nie? Nie, przebadaliśmy wrak, ale to jest co innego. Pytam, czy mamy dostęp do dowodów? Dostęp mieliśmy. Oto jedno zdanie. Chciałam od pana wyegzekwować prostą odpowiedź. Dostęp mieliśmy do wraku, nie, czy mamy dostęp do dowodów, do wraku w tej chwili? Mamy dostęp do wraku? Nie, czy mamy, pytam w czasie teraźniejszym, bo pan nie wie, przez kogo został przebadany i w jakim czasie nie jest pan w stanie podać. Tak, ale ponieważ minister Kopacz na tym... prowadzącego, żeby może dyskusja wyglądała. Ale ja chciałabym do pana się od pana uzyskać. Przejdziemy dalej, bo chyba nie będzie. Ale skoro. Nie, chciałabym to pociągnąć ten wątek. Skoro możemy się tak przekonać na słuchaj, ale to w naszym widowisku nie wiem, pomaga. Została wprowadzona w błąd przez rosyjskie władze, to być może pan Seremet też został wprowadzony w błąd przez rosyjskie władze. Być może, ale jest na to 1% szans. Panie Nowo, ja się uwierzę, że może wrócimy do tematu. Najbardziej prawdopodobnie nie chcę uzyskać jednej odpowiedzi, czy mamy dostęp do dowodów, ponieważ wiemy, że pan Edmund Klich powiedział, że wrak nie był w sumie badany, to były bardziej oględziny, więc te informacje są różne. W wywiadzie wyborczym pan prokurator Seremet też stwierdził. Ale wrak nie jest jedynym dowodem, wydał wywodów. Ale zgodził się pan Wyskiczył, ale ja nie chciałem, może wrócimy trochę do tematu, dobrze? Ja mam pytanie do pana redaktora, czy pana ocenie media profesjonalnie i rzetelnie informowały polskich obywateli o śledztwie, bo o tym i znaczy profesjonalnie też oceniano to, co robi rząd w sprawie katastrofy smoleńskiej. Czyli pana ocena ogólna? Zapewne nie, oczywiście, bo nigdy nie ma idealnej oceny i profesjonalnej. Natomiast media miały za zadanie przede wszystkim dochodzenie do prawdy o tej katastrofie. Ale w swoim mniemaniu, co jest prawdą, co nie, prawda? I dochodzenie do tego, jaka jest prawda o samej katastrofie, jaka jest prawda o śledztwie. Czy się wywiązywały?
mam wrażenie, że w dużym stopniu też nie wywiązywały. Ja mam niestety większe zastrzeżenia do tak zwanej strony, mówię zwanej Smoleńską, bo uważam, że ta strona, czy media związane z tą stroną, to jest przede wszystkim Gazeta Polska i Nasz Dziennik, dopuściły się najwięcej kłamstw w tej katastrofie. Jakie? To na przykład? Tak, to na przykład hipoteza o bombie helowej, która miała doprowadzić do tej katastrofy. Hipoteza o tym, że katastrofę spowodował U-96, który lądował na lotnisku tuż przed Tupolewem. Hipoteza o tym, że piloci zostali zmyleni przez to, że była w złym miejscu ustawiona druga radiolatarnia i ta druga radiolatarnia miała być na ten ciężarówce i być przesuwana i w ten sposób piloci mieli zostać zmyleni. Hipoteza o tym, że drugi pilot JAK-40 powiedział, że upieranie się przy tym, mimo że on właściwie się z tego wycofał, już w ujawnieniu stenogramów, że kontrolerzy kazali sprowadzać samolot do 50 metrów. Ostatnia historia, że na lotnisku nie było, Gazeta Polska, na lotnisku nie było kolumny dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Autorzy tego tekstu napisali to nawet nie wiedząc, że nawet nie rozmawiając z człowiekiem z kancelarii prezydenta, który tam był, który wystąpił na przykład w filmie Mgła, który mówił co innego, zupełnie stwierdził, że były te samochody, prawda? Ale nie na wszystkich nieprawdziwych informacji tej gazety podawały setki. Przy tym informacje nieprawdziwe typu depeszczaki, czy nieprawdziwe informacje o tym, że była kłótnia, chociaż nie wiadomo, czy nieprawdziwa, kiedy generał Wasikowa był kapitanem Protasiukiem, to naprawdę jest mniejszość nieprawdziwych. Mniej tych nieprawdziwych informacji podawały tak zwane mainstreamowe media, które państwo tak nazywają. Ten cytat o tym, że jakiś tam cytat, że zabiję mnie, jak nie wyląduję, że państwo tam odczastowali, też oczywiście było, ale tego było dużo mniej, tej nieprawdy było dużo mniej niż w tamtych mediach. Znaczy, ja to rozumiem, bo ja rozumiem, że ja tego tak naprawdę nawet nie potępiam do końca, ponieważ rozumiem, że każde media powinny dochodzić do prawdy w taki sposób, jak mogą, jak chcą, jak potrafią. I oczywiście lepiej jest nie wierzyć jakąś oficjalną wersję, która jest podawana i dochodzić, czy ona rzeczywiście prawdziwa, niż się filmować bez żadnych wątpliwości. I z tego punktu widzenia może nie pochwalam, ale rozumiem postawę tych dziennikarzy, bo sam jestem dziennikarzem od wielu lat i sam wiele razy popełniałem takie błędy, że chciałem jakąś informację uzyskać, wydawało mi się ona, że jest prawdziwa, podawałem ją, ona się okazała nieprawdziwa. Ale robiłem to w dobrej wierze, więc nie mam, że ci ludzie robią to i robili to w dobrej wierze. Ale fakt jest taki, że więcej nieprawdziwych informacji o katastrofie podały te właśnie media. Gazeta Polska, Nasz Dziennik. A jak pani ocenia przekaz na terenie? Może tak kłamać. Bo oczywiście... Pani za słabo. To hipotezy były, czy fakty, proszę pana. Hipotezy czy fakty, bo pan myli. Bo tutaj chodzi o... Mam przykład chociażby raportu pana Milona. I media karmiły nas cały czas informacją, że pan generał Błasik był w ogóle pod wpływem alkoholu, tak? Podobno. A nie wiem, żeby ona wina, tylko podała to na koncercie, proszę. Dobrze. Że był w kabinie. Tak. Jednym z kluczowych, przynajmniej najbardziej medialnych argumentów było to, że zidentyfikowano głos pana Wosika w kabinie. No tak. I okazało się to nieprawdą. No to znaczy, że to nieprawdą, ale trudno, żeby dziennikarze podważali to, tylko co nie ustalili. Tak, tak. Właśnie chodzi o to, że czy dziennikarz nie powinien mieć krytycznego stosunku, podejścia do informacji i je weryfikować, a jeżeli rząd się pomylił, to jednak... To jest pani źle poinformowane, panie, bo komisja Londynie nic w sprawie generała Błasika prawie nie ustaliła. Jak pamiętamy rosyjską wersję z telegramu, tam zdanie wypowiedziane przez generała Błasika pada tylko jedno, i to też tak wątpliwie, czy to on, to zdanie mechanizacja skrzydeł przeznaczone jest do. On kogoś tam informuje. To jest jedyne zdanie w wersji stenogramu z Maku. Prawda? Dopiero komisja Millera ustaliła, że generał Błasik rzekomo czytał jakieś wysokości na 250 metrów i że w związku z tym musiał siedzieć w kokpicie i tak dalej. No to zostało potem podważone przez Instytut Sena. Jak wiemy, który stwierdził, że tej wysokości generał Błasik nie czytał, robił to najprawdopodobniej drugi pilot.
za dobroczynności generała Błasika. Oczywiście uważam, że sprawa nie jest jednoznaczna. Natomiast nie przesądzałbym, po pierwsze, czy ta obecność, czy jej brat miała jakiś istotny wpływ na katastrofę. Tak, ale nie, przez większość czasu byśmy tak mieli uważam, właśnie taką informację. A że był pijany, też pan nie słyszał. I teraz założenie, że był generał Błasik. No picie, zresztą, kto odczytał jego pierwsze jego słowa? To czytali Polacy, którzy odczytywali ten stenogram na potrzeby NATO, prawda? Chodzi mi o to, w jaki sposób media rozliczają rząd za swoje pomyłki. Jeżeli ja nie przyjmuję tego, może to jest różnie za pokolenie, ale ja tego nie przyjmuję, że raport w sprawie katastrofy smoleńskiej jest w 95% prawdziwy. A czy to gdzie jest te 5%? Ktoś przyjdzie i powie w 85% i znowu ktypamy. Ja uważam, że na przykład raport Komisji Milana jest nieprawdziwy. Kluczowej sprawie, kluczowym dowodzie i to pisałem tam, gdzie mogłem. Czyli to się nie przebiło. Tym, że powodem katastrofy było naciśnięcie przycisku ucho, na przykład. Ja uważam, że ale według pana jaki był powód katastrofy? To nie ma. Powód katastrofy był złożony, ale głównie oczywiście głównym powodem było to jednak niezachowanie bezpieczeństwa plus pewnie jednak jakaś pomyłka z odczytywaniem wysokości. Niebezpieczeństwo, u mnie było pilotów, tak. I pan to mówi na podstawie czego? Na podstawie tej wiedzy, którą mam. Czyli na podstawie, a tą wiedzę ma pan na podstawie czego? Na podstawie raportu Komisji Millera, raportu MAK-u, na podstawie tego, co jest ogłosił z Białej Księdza Antoni Macierewicz, to jest wszystkich źródeł. Bo ja akurat na podstawie przeczytałem wszystkie książki, jakie na Smoleńskie wyszły i wszystkie źródła, jakie są dostępne i większość artykułów prasowych. Bo tą sprawą się dosyć mocno interesowałem i wyrobiłem sobie na tej podstawie taki pogląd, bo oczywiście nie jestem żadnym ekspertem lotniczym, jak chyba większość z nas, ale po tej katastrofie pewnie większość z nas też dużo więcej wie o katastrofach lotniczych, to są oczywiste. Kiedyś nie wiedziałem, co to jest ILS, to co jest radowanie na radiolataniach NDB i tak dalej. Teraz to wszystko wiemy, co to polega, prawda? No to jest przycisk ucho, to jest odejście w automacie i tak dalej. Rozumiem. Natomiast jeśli mogę, można? Tak, to może po ostatniej wypowiedzi oddam głos. Ja chciałam powiedzieć tak, bo czuję się tutaj trochę w oparach absurdu, absolutnego, tak. Na zupełnie... I myślałam, miałam taką nadzieję, Ja muszę dla Państwa przekonać. Ale Pan nie musi pracować, Panie Piotrze. Ja miałam taką nadzieję, że naprawdę uda nam się poważnie porozmawiać o faktach i spróbować na argumenty i sprowadzić to do po prostu zwykłej, elementarnej logiki. No to się niestety nie udało. Wydawało mi się, że na początku drogi, kiedy przyznaliśmy jednak, jak Pan odtworzy sobie tą taśmę, to, że nie mamy dostępów do dowodów, ale wszelkie przesłanki Panu każą twierdzić, że to był błąd pilota, a mi każą twierdzić, że przynajmniej zadawać bardzo poważnie pytanie o zamach i chciałam, żeby to było punktem wyjścia. Jakie Pan ma przesłanki do zamach? Właśnie o tym chciałam rozmawiać. Wydawało mi się, że możemy spróbować rozmawiać o faktach, odwołując się do własnej logiki, ale ponieważ poszła w innym kierunku ta rozmowa i Pan uciekł od rzeczywiście konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania do dywagacji, no zmienił Pan zdanie, czy mamy dostęp do dowodów, czy nie mamy dostępu do dowodów. Nie chciał Pan o tym rozmawiać, natomiast... Mogę dokończyć? Różnica między nami jest taka, że Pan wyrobił sobie opinię w 95% na podstawie raportu MAK-u i na podstawie raportu Komisji Millera. Powiedział Pan, że czytał Pan również Białą Księgę Macierewicza. I różnica między nami jest taka, ja kompletnie ze wszelkich przesłanek, nie tylko przesłanek, dowodów tak naprawdę, no bo widziałam na własnych oczach z tego, jak Rosjanie wprowadzają w błąd polskie władze, między innymi polskie władze, nie mam najmniejszego zaufania do raportu Anodiny.
postawy polskich władz od samego początku również nie mam żadnego, to wynika właśnie z postawy polskich władz, nie mam żadnego zaufania do raportu Komisji Millera i to nie jest kwestia wiary czy niewiary. I tutaj trzeba by było wymienić dziesiątki... Rozumiem, że dopiero jak Antoni Macierewicz by pani powiedział, że ziemia krąży wokół słońca, to by pani uwierzyła. Ale to pan teraz odnosi się, to pani Janowina, to pani twierdzi, że nie ma dowodu, że ziemia krąży wokół słońca, bo mówi to pani Janowina i mówią to Rosjanie, z którym nie mogą zaufać. Być może mówią nieprawdę, natomiast mam wszelkie podstawy rozmowy twierdzić, że mówią nieprawdę, ponieważ ileś razy mówili nieprawdę. Między innymi pan stwierdził, że mówili nieprawdę minister Kopacz, to pan powiedział. Ja potrafię rozróżnić, kiedy mówią prawdę, a kiedy mówią prawdę. Jestem dziennikarzem i moim celem jest wchodzenie do prawdy. Mam wrażenie, może określone, ale właśnie... Ale pan teraz fizyki, bo pan wie, kiedy mówią prawdę, kiedy mówią nieprawdę. No właśnie, jestem dziennikarzem i jestem w stanie odczytywać rzeczywistość, mam wrażenie, mniej lub bardziej w sposób doskonały, ale mam własne instrumenty poznawania rzeczywistości. Ale to oni dysponują tymi dowodami. Nie muszę mówić, ufać, że pani Janowina mi mówi, że ziemia krąży wokół słońca, że, albo mówi, że ziemia krąży wokół słońca, że twierdzi, że ona ma rację, już nie ma. Ucieka pan od rozmowy na fakty, niestety. Natomiast mam instrumenty, żeby ocenić, czy jaki był przebieg katastrofy. Mam określone informacje, które oczywiście mogą być nieprawdziwe, ale mogę z nimi... uważam, że są bardzo wiarygodne. To znaczy, na przykład, czy pani uważa, że... Czy pani czytała stenogram z kokpitu? Ale który stenogram? No? Bo ich było kilka, bo były bardzo różne wersje, były zmieniane. Wszystkie wersje, czy pani czytała? Czytałam różne wersje stenogramu. Ale czy wszystkie pani czytała? Nie wiem, czy wszystkie. No i co w tych różnych wersjach pani wyczytała, że co się stało? Przede wszystkim jestem przekonana, że te stenogramy są niekompletne. Dlatego, że one się urywają na podstawie zapisu ostatnich sekund. Wielokrotnie zmienianego. W rosyjskim stenogramie nie ma kluczowego słowa. Kluczowego słowa są wysłyszane. Wszyscy żeśmy słyszeli, nie ma zapis. Ale to także się zdarzyło, że akurat najbardziej kluczowe słowo odchodzimy, czyli świadczące o tym, że oni nie lądowali, jest zminęło. Słuchała pani tego zapisu dźwiękowego? Ja słucham setki razy tego zapisu. I w tym zapisie niektóre słowa słychać bardzo wyraźnie, a niektóre prawie nie słychać. Ale ten zapis przedstawiła panu rosyjskie władze. I akurat słowa odchodzimy pana Protasiuka i słychać. Może eksperci stenografii mogli go odczytać. Niesłyszalny, bo przedstawiły go panu rosyjskie władze, Pierwszy zapis był autoryzowany przez Polaków. Może oddamy przez pilotów, którzy rozpoznawali i głosy. Ale ja chciałabym powiedzieć jedno zdanie. Proszę państwa. I panie Piotrze. Bardzo uderzyła mnie jedna wypowiedź profesora Nowaka kilka dni temu w Krakowie, który mówi tak. Rosjanie to nie jest tak, że Rosjanie na przykład nie chcą, żeby Polacy wiedzieli, że oni niszczą wrak, tak? Bo te materiały były bardzo łatwo do zdobycia, zniszczenia wraku. Oni też nie chcą wiedzieć, że myśmy, że Rosjanie, że oni też chcą, żeby Polacy wiedzieli, że oni umyli wrak, bo to nie chodzi o to, żeby ukryć te działania. Chodzi o to, i to jest metoda od wielu wieków, jak się ktoś uczy historii, to trochę wie, że
to chodzi o to, żeby postawić nam przed oczami fakt, ale zmusić nas do tego, żebyśmy udawali, że go nie widzimy. I on, i profesor Nowak powiedział coś takiego. Spotkałem niedawno dziennikarza Gazety Wyborczej, który był ze mną w Smoleńsku i widział zabłocony wrak, widział. I teraz spotkałem go i mówię do niego, no widzi pan, umyli wrak. A ten dziennikarz Gazety Wyborczej powiedział, wie pan co, a może ten wrak od początku był taki czysty. Chodzi o najgorszy rodzaj upodlenia. To znaczy, żeby pokazać ci przed oczami rzeczywistość i zmusić cię do tego, żebyś udawał, że tego nie widzisz. Czyli to jest najgorszy rodzaj upodlenia. I wydaje mi się, że my mamy z tym właśnie do czynienia. I niestety trochę się, znaczy źle się czuję z tym, że mam wrażenie, że po prostu pan jest... No, niestety wpisuje się w tą postawę, że pan... I teraz zastanawiam się, tak naprawdę zastanawiam się, bo chciałabym wiedzieć, czy pan to robi z przekonania? Czy pan rzeczywiście w swojej logice... Czy pan zna skwin? Rzeczywiście tak sobie to wytłumaczył, czy pan to robi z przekonania, czy... Nie wiem, ja nie chcę panu nic insynuować tutaj, tylko naprawdę się zastanawiam. Na mnie jest... Ja pani wiedział, gdzie pani widziała myty wrak? Ja widziałam. Czy widziałam przed umyciem? Widziałam. Dobrze, ale zanim pan... Ja widziałem zdjęcie rzekomo tego wraku w tabloidach, które wiadomo są wzorem prawdopodobności i cnót. I zawsze podają informacje prawdziwe. Natomiast... Ale pan mi przed chwilą udowadniał, że nie był niszczony, widząc scenę niszczenia wraku. Nie, po prostu mamy inne definicje niszczenia. Dobrze, to może przejdziemy do pytań z publiczności. Natomiast wrak, nie wiem, czy był umyty, czy nie był. Nie wiem, definicji niszczenia w takiej sytuacji bardzo trudno cokolwiek. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie ma. Moim zdaniem nie ma. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy... Przez wielu miesięcy... Nie, skończmy ten moment. Przez wielu miesięcy, bo pani chyba sama zaczęła, więc go skończymy. I jeszcze zauważyłem, że jestem prawie to nie z własnego przekonania. Dobra, tylko ja przerwę na moment, bo mówię, że także pan skończy i przejdziemy do pytań. Tak, oczywiście. Dobrze? Otóż samolot, jak wiadomo, leżał przez wiele miesięcy pod gołym niebem. Dlaczego? Rosjanie go tak zostawili. A dlaczego? No bo sobie stąd tkwią. To się akurat sobie zgadza. Tu się akurat sobie zgadza, bo sobie z nas tkwią w tej sprawie. Natomiast zostawili go na wolnym powietrzu i był poddany. Padały na niego deszcze, padał na niego śnieg. Ja nawet nie wiem, czy był umyty, czy po prostu został wyczyszczony przez ten napad atmosferyczny, na przykład. To jeśli z nas kpią, to na jakiej podstawie pan im tak ufa? Ja nie ufam. Nie ufam określonym materiałom, jeżeli Rosjanie... Ale to oni przedstawili te materiały, oni dysponują dowodami. Na jakiej podstawie pan... Ale jeżeli Rosjanie przedstawiają mi dokument, w którym piszą, że użyli tego samego przesłania, przykładu, że Ziemia krąży dookoła Słońca, to znaczy, że nie dlatego, że pani, dlatego, że to dają Rosjanie... Ale nie mówimy o Słońcu i Ziemi, tylko mówimy na przykład o sekcji zwłok i dokumentach, które wiemy, że zostały sfałszowane. Nie mówimy tutaj o Słońcu i Ziemi, mówimy o konkretach. Nie, ja mówię o konkretnych informacjach, do których możemy ocenić, czy one są wiarygodne, czy nie, używając klucza takim, jakim jest normalny... Na jakiej podstawie może pan ocenić to, że sekcje zwłok były przeprowadzone poprawnie? Ale dlaczego mówię o następnej sekcji zwłok? Sekcje zwłok nie były przeprowadzone poprawnie. Mówię o podstawie, na której pan wyciąga wnioski. Pan wyciąga wnioski na jakiejś podstawie. Ja mówię teraz nie o sekcji zwłok, tylko mówię o kluczowym dowodzie, jakim to na przykład jakiś czarny strzynek, które są kluczowym dowodem, jeśli chodzi o przebieg katastrofy. Sekcje zwłok nie mają tu nic do rzeczy, tak jak i wrak nie ma nic do rzeczy.